Udzielenie pomocy finansowej na rzecz województwa małopolskiego na realizację zadania pod nazwą wykonanie nawierzchni asfaltowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Krakowie fior wału, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1035, pierwsze czytanie, referuje pan Walduta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej na wykonanie nakładki asfaltowej na 2,5-kilometrowym odcinku wału przeciwpowodziowego Otwiela po mostu Jedynieckiego. I to dotyczy powiązania całości przyszłej ścieżki rowerowej, która zamknie pierścień pomiędzy mostem Kościuszko a wschodnie Kościuszko a mostem Jedynieckim. Wojewoda Małopolski odmówił finansowania asfaltu, ponieważ uważa, że tego typu działanie wykracza ponad normatyw standardowy dotyczący przeciwpowodziowej działalności. Dotychczas asfalt był finansowany z dotacji Funduszu Ochrony Środowiska Gminnego. Z uwagi na to, że jest przewidziana dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i dotacja ta musi zostać rozliczona przez Małopolski Zarząd Delegacji do Wyszczego Ogólnienia, no, prosimy o ustąpienie drugiego czytania. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie, którą podpisze prezydent miasta Krakowa. Ta uchwała upoważnia pana prezydenta do podpisania tej umowy. Natomiast dotacja wynosi ponad 85 tysięcy, a całe zadanie ma kosztować, ponad 480 tysięcy. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku, że jest wniosek o odstąpienie drugiego czytania, stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 i 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenie autopoprawek na godzinę 15. Ostateczny termin na godzinę 15.10.